to było 26 lat temu, kiedy przybyłem tutaj na tę ziemię na prośbę biskupa Tarnowskiego, Józefa Życińskiego. Akurat byłem wtedy wikariuszem w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie. I od razu sobie pomyślałem, kiedy ta prośba do mnie dotarła, żebym się udał do posługi kapłańskiej na wschód, na tereny dawnego Związku Radzieckiego. Od razu sobie pomyślałem jedno, to misja, którą otrzymałem od Matki Bożej Fatimskiej, którą muszę spełnić tutaj na tej ziemi. Na tej ziemi, o której mówił Ojciec Święty, święty papież Jan Paweł II, przesiąkniętej krwią i łzami setek tysięcy męczenników. To przecież Matka Boża Fatima mówiła o tej ziemi, że Rosja się nawróci, jeżeli zostanie ofiarowana jej niepokalanemu sercu. Dlatego odczytałem to jednoznacznie jako misja, którą powierzyła mi Matka Najświętsza. Trzy lata takie, żeśmy takiego mieli przygotowania głównego, żeśmy dobrze zaczęli, bo zaprosiliśmy na takie długie rekolekcje wielkopostne księdza Andrzeja Ramsa, który właśnie miał takie rekolekcje fatimskie i tak pięknie przypomniał tą historię tego kultu i tam w Fatimie, i tutaj w Krysowicach, i tak poprowadził ludzi. I przez te trzy lata te wszystkie uroczystości, które były, wszystkie zjazdy, czy grup, czy z racji tego, że to był kościół jubileuszowy w roku miłosierdzia, tośmy pod tym kątem robili, żeby przygotować serca na koronację.
Twoim, błogosławiona Ty jest wiek, Panie, i błogosławiony jest Twoje słowo i cud. Raduj się, Maryjo, błogosławiona Panna, Chrystus z Tobą. Błogosławiona Ty mi ziemkami i błogosławiona jest błogosławiona Twojego Jezus. Boże, małżeństwa nas wieczne, nie wody do smerci naszej. Amin. Sława Ojcu i Synu i Świętemu Duchu, nyni poświadczas i na wieki wieczni. Amin. O mój Jezu, która króluje nam tutaj w Krysowicach, która trwa, czuwa, która w sanktuarium naszym maryjnym jest naszą orędowniczką. Ona nas prosi, byśmy modlili się i pokutowali. To ona dzisiaj będzie wyniesiona przez nas, bo przecież koronowana jest w niebie. Ale ukoronujemy ją naszą modlitwą, naszymi darami, naszą ofiarą. Księża arcybiskupi trwają w modlitwie, my też trwajmy. Jak dobrze mieć Maryję, jak dobrze ją w tym miejscu mieć, serce.
serca się nam radują, a oczy cieszą się. Jak dobrze mieć Maryję, jak dobrze ją w tym miejscu mieć. Serca się nam radują, a oczy cieszą się. Przychodzisz do nas, Matko, a z Tobą Jezus mój, którego masz na ręku, to jest Zbawiciel mój. I wszyscy. Jak dobrze mieć Maryję, jak dobrze ją w tym miejscu mieć. Serca się nam radują, a oczy cieszą się. Dzisiaj dokładnie mija setna rocznica objawień w Fatimie. I tak jak na całym świecie, również i my na Ukrainie rozpoczynamy obchody tego wielkiego dla całego Kościoła wydarzenia. W naszej lwowskiej archidiecezji początkiem roku fatimskiego jest koronacja figury Matki Bożej, czczonej od wielu lat w krysowickim sanktuarium. Do II wojny światowej w Krysowicach, które należały do parafii Mościska, było około 800 wiernych. W kaplicy, gdzie głównym ołtarzem był obraz Chrystusa ukrzyżowanego, ojcowie redemptoryści z Mościsk w niedzielę i święta odprawiali dla tutejszych rzymokatolików msze święte. Śmierć księdza Andrzeja Skorbacza w 1942 roku, duszpasterza tutejszej miejscowości, sprawiła, że nie miał kto zaopiekować się budynkiem. Okupacja sowiecka dokonała zniszczeń, albowiem kaplicę zamieniono na magazyn środków chemicznych. Kiedy przyszły czasy wolności, zaczęto starania o przyznanie tego skromnego gmachu mieszkańcom Krysowic. Od wiosny 1991 roku rozpoczęto odnawianie i rozbudowę kaplicy. Dzięki pomocy księdza prałata Józefa Legowicza z Mościsk i przybyłych z Polski dwóch kapłanów, księdza prałata Andrzeja Ramsa i księdza prałata Andrzeja Maliga, rozpoczęła się nowa historia tego miejsca. Starsi dobrze pamiętają, jak wielkiego wysiłku wymagało odnowienie i rozbudowa kaplicy, aby dostosować ją dla potrzeb parafii. 7 października 1995 roku Święto Matki Bożej Różańcowej oddano świątynię krysowicką pod opiekę Matki Bożej Fatimskiej, a w listopadzie tego roku rozpoczęła się peregrynacja obrazu Matki Boskiej Fatimskiej. Zgodnie z dekretem księdza arcybiskupa Mariana Jaworskiego 13 października 1997 roku Kościół w Krysowicach został ogłoszony jako sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej. Zatem w tym roku obchodzimy 20-lecie ustanowienia sanktuarium. Kochani bracia i siostry, 13 maja 2000 roku miałem okazję jako sekretarz świętego Jana Pawła II uczestniczyć w jego pielgrzymce do Fatimy. Zapamiętałem i noszę w swej pamięci wypowiedziane wówczas papieskie słowa. W swej macierzyńskiej trosce Najświętsza Maryja Panna przybyła tutaj, do Fatimy, prosić ludzi, by nie obrażali już nigdy Boga naszego Pana, który tak bardzo jest obrażany. Do mówienia skłania ją ból matki. Chodzi o los dzieci. Powtarzam te słowa dzisiaj w Krysowicach, kiedy nakładamy na figurę fatimską koronę i kiedy mamy powrócić do swej codzienności jako świadomi potrzeby spełnienia się orędzia fatimskiego w naszym życiu. Dlatego proszę w tym świętym miejscu, w tej naszej krysowickiej Fatimie, abyśmy nie byli bólem dla Matki, abyśmy nie ranili Bożego serca i abyśmy powracali tutaj każdego 13 dnia miesiąca. Proszę,
abyśmy czynili pokutę połączoną z codzienną modlitwą różańcową w intencji pokoju na świecie i Ukrainie. Proszę, aby nienawiść nie zwyciężyła naszych słów, myśli i czynów, ale wspólne pragnienia i jedna wiara przyczyniły się do nawrócenia świata, a w nim Rosji, czego tak bardzo pragnęła Maryja, wymieniając ten kraj i wskazując, jak bardzo on potrzebuje nawrócenia i przemiany. Dzisiaj to wołanie Matki jest nadal aktualne i ciągle niespełnione. Proszę, abyśmy podejmowali trud pokutnej pielgrzymki i nawiedzając to sanktuarium, zawsze ofiarowali siebie, swoich najbliższych, naszą Ojczyznę i cały świat niepokalanemu sercu Maryi. Zapamiętajmy, jeśli ma przyjść zwycięstwo, to niech przyjdzie przez Maryję. Dlatego za świętym Janem Pawłem II powtarzam: Totus tuus, cały Twój. Amen. Księża arcybiskupi, Chrystusa kapłani, serdecznie prosimy, abyście dzisiaj raczyć dokonać tak wielkiego cudu nałożenia korony na figurę Matki Bożej Fatimskiej. Niech ten uroczysty akt, pierwszy w historii naszej parafii, będzie wyrazem miłości do Matki Bożej oraz podziękowaniem za wszystkie otrzymane łaski za jej pośrednictwem. Bo ufamy, że Pani z Fatimy, czczona w tym sanktuarium, stanie się królową serc i umysłów mieszkańców nie tylko Kresowic, ale także wszystkich nawiedzających to szczególne miejsce. Miejsce zapalenia serc ogniem Bożej miłości. Matko Fatimska, módl się za nami, Tyś jest róży kwiat. Do Ciebie woła Jezus Maryja, cały grzeszny świat. Do Ciebie woła Jezus Maryja, cały grzeszny świat. Długo przygotowaliśmy się do tego z dziećmi, z młodzieżą, z parafianami, też wspólnie z naszymi braćmi w wierze, z prawosławnymi, bo wioska nasza jest, w wiosce są dwa kościoły, jest kościół prawosławny i kościół rzymokatolicki. I z wielką radością ludzie przygotowywali się, chcąc uczcić swoją matkę, którą tak bardzo kochają, do której się modlą, a dzisiaj szczególnie jest to wielkie, ponieważ widząc Maryję ukoronowaną, naprawdę wielka radość w naszych sercach.
to jest historia Chrystowic, która będzie wpisana na pewno złotymi literami w historii naszego życia. I nie tylko ziemi krysowskiej, ale w ogóle naszego lwowskiego obwodu. Dlaczego jest szczególnie dla mnie? Bo dlatego, że Matka Boska została ukoronowana. Ukoronowana tą koroną złotą, któryśmy przez cały rok zbierali, starali się i chcieliśmy, żeby to, ten dzisiejszy dzień by się odbył. I odbył się w najpiękniejszy sposób. Tutaj teraz w Krysowicach zobaczyliśmy, jak powinna być szanowana Matka Boża. I te wszystkie modlitwy, które sprawowaliśmy, które zanosiliśmy do Matki Bożej, doczekaliśmy się i nadal będziemy prosić o pokój dla Ukrainy, dla całego świata, o zdrowie dla każdego. Nie spodziewaliśmy się, że aż tyle pielgrzymów dzisiaj do nas przybędzie. To jest dla nas bardzo taki, nie wiem, zaszczyt, ale mi się wydaje, że to Matka Boża wszystko sprawuje, że jednak ludzie pragną tej miłości, ludzie szukają takiego jakby ratunku i widzą jedynie tu, w Matce Bożej, u której można wyprosić te łaski u Pana Boga, bo ona jest jako pośredniczka, ona jest naszą orędowniczką. Ta figura Matki Bożej Fatimskiej, która tu jest u nas w naszym sanktuarium, cieszymy się bardzo, że została ukoronowana. Wiele osób otrzymało cudów, więc przyznam się, że ja również przeżyłam niesamowite uzdrowienie, za które dziękuję Matce Bożej Fatimskiej, ponieważ już 18 lat minęło od tego czasu i cały czas te uzdrowienia idą, tylko po prostu może nie każdy się otwiera, nie każdy powie o nich, ale te łaski od Matki Bożej Fatimskiej naprawdę słyną. Ja myślę, że każdy te łaski otrzyma, który wierzy mocno, że cuda się dzieją. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dzisiaj przeżyliśmy w Krysowicach bardzo piękną uroczystość koronacji cudownej figury Matki Bożej Fatimskiej, koroną papieską poświęconą przez papieża Franciszka. I było to tak wzruszające wydarzenie, że na człowiek nie znajduje jakoś słów, żeby teraz wypowiedzieć to, co się dzieje w sercu, co się dzieje w duszy, widząc właśnie tą wielką cześć dla Matki Najświętszej i umiłowanie Matki Bożej przez ludzi, którzy przybyli do sanktuarium. Ja osobiście nie spodziewałem się, że będzie tylu księży, tylu sióstr zakonnych, tylu wiernych, pielgrzymów, że tak właśnie licznie się zgromadzą tu w naszym sanktuarium, aby uczcić Matkę Bożą. Cieszymy się bardzo z tej koronacji. Cieszymy się, że Maria jest z nami jako królowa i się nami opiekuje. Tym bardziej, że jest to 13 maja. Papież Franciszek jest w Fatimie i dzisiaj kanonizuje błogosławionych Franciszka i Hiacyntę, którzy tutaj szczególnie są też czczeni przez nas w swoich relikwiach, które posiadamy. No już ich teraz możemy nazywać świętymi. I troska przebija z twarzy. Jesteśmy dzisiaj świadkami tego wielkiego cudu, tego wielkiego triumfu Matki Bożej w figurze fatimskiej. Jesteśmy świadkami niezwykłego historycznego wydarzenia, niepowtarzalnego. Dzisiaj Matka Boża tu na tej ziemi została ukoronowana papieskimi koronami i słyszeliśmy słowa Ojca Świętego Franciszka, prawda, który wydał specjalny dekret i naprawdę
sprawach papieskich. To jest największy zaszczyt, największe wyróżnienie, jakie sanktuarium otrzymać może. Koronacja na prawach papieskich. Myślę, że wierni czciciele Matki Bożej Fatimskiej to zrozumieją i to sanktuarium będzie coraz piękniejsze. Będzie rzeczywiście godnym miejscem kultu i czci niepokalanej i jej boskiego Syna.